tyłem garażu i czekam na dużego bliźniego. Widzimy się przy kamce. No i już cofnąłem tyłem, bo przodem się nie cofa przecież. Czekam na kolegos Zbigniewus. No jesteśmy właśnie. Będziemy pić kawkę. Witajcie. Dziękuję. Nie wiem, czy mleko. Ja w sumie na bogatości, nie? Chcesz mleko? No dobra, no to przerywamy program, żeby przynieść mleko. Partyzantów. Myśmy dojechaliśmy. Idziemy z wiatrem, jak to Zbigniew mówi, bo wieje se. Tam będziemy biegać. Zbigniew jest tam, tam było daleko. Ja miałem kilka sygnałów, ale nie dało się ich wykopać. A teraz piękny sygnał na 60. Jest Weimarek. Ha, dawno nie znalazłem. To są ulubione monety Żbika. Ale ogólnie Żbiku macie urodziny, także wszystkiego najlepszego, Maryjusz. 100 lat. Jesteś dzisiaj w pracy. Także 100 lat, 100 lat, przyjacielu. Jest 1925. Przymarznięte. No dobra, tak wyląduje w kieszeni. Nie będę katował jej. Idę dalej. Właśnie Zbigniew przyniósł sygnał do pokazania, ale jest zapakowany jeszcze naturalnie. 69. Musisz go za pazuchę. Albo w te. Do farazu oddaję. Bokserki schować. Nie no, sygnał zaje fajny, ale duży. Duży. Nie no, super. 69. Ciekawy jestem, co to będzie. Patrzcie, tu jest super sygnał, 55, 53, ale zamarznięty. Zobaczymy go na wiosnę, ale powalczę z nim tu delikatnie jeszcze. Jest wydobyte. Jest to monetka, podejrzewam międzywojny, ale to dopiero się wydobędzie ją, może wystygnie w kieszeni. Moim zdaniem jest międzywojna chyba. Ale super, jest monetka, jest dobrze. Wszystko jest naturalnie zapakowane. I takie coś to wydobywamy. Idę dalej. Jakiś sygnał mamy i się dobieramy. Ładnie pisze, ale to może być wszystko. Pocisk? Jakiś czubek z mamuta chyba. Czubek z mamuta. Tak. Cały czubeczek. Wpadło półpodkowy. Gdzieś musi być druga połówka. I można się cieszyć nawet z takiej blaszki. Bo się ją wykuło z ziemi. A jakby jej się nie dało wykuć, to by człowiek myślał, że coś fajnego zostawił. Sygnał 80, miedziana blacha. Idziemy chyba na herbatkę. Gdzie jest ten duży Zbigniew? Gdzieś go wsysło. No, Zbigniew przyniósł mi tu wichajster. Fajny wichajster. Na pewno do czegoś on służył. No, a ja wywalczyłem sygnał na 53. Guziczek jakiś jeszcze zapakowany, albo część od guzika, ale jakieś napisy są, panie, tutaj od środka jest napisane cusik. To pijemy herbatkę, nie? Może. Jest tutaj sygnał w grudce, podejrzenie na plombę, ale musi odmarznąć. Niech nam ziemia namoka. Niech namoka. Jest tu jakiś przedmiocik zakonserwowany. No, patrzcie, co Zbigniew robi. Szpadel tempy jak ja z matematyki, zobacz. Wykujesz to w tym odcinku? Czy do wiosny? Dobra. Wykujemy, zobacz, tu przed cewkę. Tak, tutaj to masz. Tylko co i gdzie? Do zobaczenia na wiosnę. Wykopany sygnał. 66, 68. Ja obstawiam na pompę. A co będzie? Co będzie, to się okaże. Ale coś tu było.
Gdzie jesteś? Przedmiocik. Tu coś jest. Nie wiem, co to jest. No, jeszcze zwieje. Jeszcze zwiało chyba. No, ostrzelają. Zwiało mi to. Co chwilę mi to ucieka. No, teraz ja będę 3 godziny nagrywał, jest coś. Takie coś małe. Amelinium chyba. Nie plomba. No i Zbigniew się rozgrzał i przytulił plombę. Będzie czytelna? No wyraźnie napisane. Ja nigdy szczoteczki nie zapomnę. Ty zawsze, kurde, zapomnę. No ale jest plombka. Się później obczai. Się obczai się. Przy herbacie. A Zbigniew walczy z dołkiem, a ja mam kawałek miedziuszki. Och, się rozsypuje. Myk do kieszeni. Znalazłeś? Jeszcze nie? Nie, pan. Ja się marchewką bawię. Aha, ja się bawię pinpointerem. Ale wieje. Ja mam chyba jakiś pierścionek. Ale nie do wykucia. Ale sygnał na 60 coś był. Sprawdzę sam. No to będzie pierścionek chyba, bo na 79 podbije. Dobra, w kieszeń do ogrzewania. Patrzcie na to. Check it out. Ja obstawiam, że to jest moniak, ale chyba nawet nie jest to fenol, ty. To będzie coś ciekawszego moim zdaniem. Okryzek, ale jest fajny. No, my wracamy na bazę. Podsumowanie trzeba zrobić w ciepłym, żeby odmarzły niektóre fanty. Masz jeszcze jakieś bryłki? Nie. Ja mam jakiś pierścionek, jakieś tam jeszcze monety dwie do odkucia. Widzimy się w dziupli. Przystępujemy do czyszczenia. Ja tylko tą obrączkę chcę odmrozić. Jakoś się... Zasiam pod wodę. No to jest jakaś delikatna rzecz. Dobra, jak się odmrozi, to pokażemy. Albo dobra, niech to odmarza, niech namoka. To są twoje fanty, tą monetkę masz. A tu plomba jest. Tą plombę czyściłeś? Jeszcze nie. Dosyć widoczna jest. A jest tutaj monetka. Kurde, szkoda, że nie jest czytelna. Czekaj, muszę tutaj. Może zaraz puści, już kapie. A dobra, ja tą chciałem ci tą plombę umyć. Coś tu jest, ale co? Nie Bydgoszcz? Ci wydaje, że Bydgoszcz tu jest napisane. A tu z tej strony? Coś tam, ty nie wiem. Ale ta monetka mnie ciekawi. Destrukt. Zielono i kawałek patyny zostało. Dobra, to zanim się odmrozi, potrzymasz chwilę? Się odmrozi tutaj, to te fenole już wyszły takie, jak to fenole. Gansnoje, 25 rocznik. Tu czeka w kolejce do odmarznięcia plomba. Tutaj tam paluszki mamy zamarznięte, nie czujemy w ogóle. No tu jest moneta, ona wyszła jeszcze. Czekaj, ja idę umyć. Ciekawi nas ten pierścionek troszkę, ale co to za moniak to się tutaj. A to w następnym odcinku. W następnym odcinku będzie. Nie wiem, co to jest. Zaraz się zobaczy. Tutaj jest pełną gębą odmrażanie. Dobra, za chwilę się połączymy z wami. Już po wszystkiemu. Tu coś było w tej grudzie? Nie wiadomo. Nie, to cała gruda. A to jest koks. Ty, to jest koks. I to jest koks, to cała gruda dzwoni. Jesteś hardkorowy koks. Taka plomba. Międzywojenne 2 grosze. Szkoda, że zajazd. Taki guziczek jeszcze był. Ta plomba i tutaj jest ten pierścionek. On był rozerwany.
A Merino. No ale komuś z palucha musiał zerwać to raczej, nie? Chyba nie wygląda, żebym ja go dziabnął, bo nie było możliwości. Jakby dziabnął, to by z niego nic nie zostało. Dokładnie. No ale jak zwykle biżuteria jest na polu, nie? Dobra. Na tyle. Złomy to tutaj są. Na kieliszek chleba będzie z tego, nie? Tak. To się liczy. Nie wiem, czy ja mam tutaj coś w grudzie jeszcze. Nie, to jest złomek. Do następnego hejka.